Dzień dobry. Dzisiaj film dla miłośników czekolady. Zrobimy delikatny jak chmurka czekoladowy mus. Do jego przygotowania są potrzebne tylko dwa składniki. Zaczynamy od przygotowania jednej tabliczki czekolady. Ja użyłam takiej o zawartości 74% kakao. Można użyć takiej bliżej 80%, natomiast wyższe wartości około 85% czy 90% są już cięższe w obróbce. Czekoladę rozdrobniamy na trochę mniejsze kawałki i następnie wszystko przekładamy do miseczki umieszczonej na niewielkim garnku wypełnionym do 1/4 wysokości wodą. Do czekolady dodaję następnie 150 ml śmietanki 30%. W kąpieli wodnej rozpuszczam czekoladę, mieszając co jakiś czas. Gdy masa czekoladowa będzie już gotowa, odstawiam wszystko na bok do przestudzenia. W tym czasie przygotujemy drugą część musu. Do misy miksera dodajemy 200 ml dobrze schłodzonej zimnej śmietanki, ponownie jest to 30%, ale może być również 36% i ubijamy, aż śmietanka ładnie się napowietrzy. Nie za długo, bo może powstać masło. Do ubitej śmietanki na początku dodaję 2 łyżki przestudzonej masy czekoladowej i delikatnie miksuję. Po chwili dodaję po łyżce resztę. Miksuję na średnich obrotach tylko do połączenia składników. Tak wygląda gotowy mus. W kolejnym kroku pozostanie nam przełożenie go do jednego większego naczynia lub też kilku mniejszych. Po wyrównaniu wierzchu gotowe naczynie wkładamy do lodówki na około 2-3 godziny, aż całość ładnie się zsiądzie. Jeśli użyjecie mniejszych naczyń, to czas schłodzenia będzie krótszy. Możecie również wstawić taki mus czekoladowy do zamrażalnika na około godzinę i otrzymacie puszyste lody. Do musu można dodać jeszcze na przykład orzechy czy owoce. Gotowy mus jest bardzo puszysty i aksamitny. Uważajcie, by nie zjeść całego naraz. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do odwiedzin mojego bloga, gdzie czeka na Was nowy e-book z 30 przepisami na kato naleśniki i omlety.